Jest tej strony Woderion i dzisiaj Flash powróci w najlepszym serialu Super Hero no powstał, czyli The Flash sezon 7 Zaczynałem moi drodzy od przebudzenia flasha. Jak widzieliśmy myśleliśmy, że to w analizie trailera myśleliśmy, że to właśnie będzie jakby że to będzie właśnie pomysł Berego żeby odzyskać swoją prędkość, a to po prostu zamknęli flasha właśnie żeby on nie tracił mocy, nie tracił właśnie swojej prędkości, żeby to prędkość, co ma jeszcze, no jeszcze z nim pozostała, nie, bo z każdym krokiem właśnie to prędkość się Przez to, że tutaj go uspali, to właśnie nie jest właśnie nic takiego złego. No, też tu mamy też tak, możemy się z nim zrównać, bo była przerwa w serialu, nie widzimy co się dzieje. No i tak samo flash, nie wie co się dzieje, bo był uśpiony jakby, czyli temu nie było tak w tym październiku tego sezonu, nie, tylko właśnie był właśnie teraz w 3 marca, czy 2 tego właściwie. Budzi się właśnie, pytanie ma to samo co my, jak i Iw, gdzie jest Iwa, nie? I gdy się tylko dowiaduje, wkłada swój, swoją taką właśnie maskę tu, nie? Tak fajnie fajnie to elektronicznie to teraz zrobione chyba jakieś nowe yy, nowe jakieś ulepszenie kostiumu bo w poprzednich wersjach w poprzednim sezonie nie było tego więc no tak no i konfrontacje z Iwo no i ja Iwo w końcu no flash już dosyć szybki jest właśnie i najszybciej jak może właśnie próbował ją powstrzymać, no ale niestety, no. Iwa teraz pokazała też swoje supermoc, czyli prędkość jakby światła, czyli no, póki Flash nie uzyska pełni swoich możliwości, no to Iwa jest górą. Jakby się nie starał, ile by tej prędkości, której mu pozostała, nie właśnie nie trzymał w sobie, no nie jest w stanie jej pokonać, no niestety. Dobrze, o tej właśnie nowych, no właśnie starych znajomych z pierwszych sezonów The Flash czyli stary Mirror Master no zobaczymy, no właśnie zobaczyliśmy, że Iwa ich rozwaję, więc oni nie są nawet w stanie się przeciwstawić właśnie dla Iwy właśnie ten Mirror Master jest no, słaby a Iwa jest zbyt OP żeby jakikolwiek właśnie wyrażenie na, nie, na niej właśnie to sprawiło no i Flash zawyt niestety no mimo wszystko, mimo trzymania, mimo tego planu trzymania tej prędkości, to no nie udało się. A też dowiedzieliśmy, że ten pierwszy Mirror Master był właśnie, no że Iwa go stworzyła, jest to jest naprawdę ciekawe, no, ale no, dla tej blondyki już nie bardzo, dla tej, co tam może no, właśnie tym, wirować tym światem, właśnie to jest to, z pierwszych sezonów The Flash. Dalej widzimy kurczę, chyba <laughs> no właśnie, iluzję, czyli właśnie... Fejkowo właśnie kolacji Iris i Berego. Barry wspomina właśnie że te restauracje nie były jego pomysł, tylko to właśnie była rekomendacja Clarka więc czyli też nawiązaje do serialu Lois i Superman, Superman i Lois właśnie który też jest omawiany na kanale i najpewniej jeśli wiedzieć plotkom wierzyć plotkom to właśnie będzie crossover jeśli ty, właśnie w tych serialach właśnie będzie się Flash pojawił Superman co będzie naprawdę fajnie Mam Na nadzieję, że jak on odzyska już tą prędkość, tam pojedzie do Supermana jakoś i mu tam pomoże, może z Lexem. Znaczy z Kapitanem Lutorem, kto wie. Dobra, potem mamy prawego właśnie, właśnie, odzyskać tą prędkość i mamy Radę AWS-ów, czyli no... Czyli to właśnie zniszczenie tych ziem nie było wcale tak słabe dla US-ów, bo możemy mieć co kurcze odcinek właśnie taką Radę AWS-ów więc no... To jest jak najbardziej fajne, no i dosyć humorystycznie, jak oni tutaj poddawali różne pomysły. I właśnie konkluzja jest tej właśnie rady to, że no nasz musił nasz Wells, czyli właśnie nasz, no jedyny już Wells, który został, musi umrzeć, żeby właśnie Flash musiał, żeby odzyskał speed, więc no to jest naprawdę no kolejny właśnie punkt, który na pewno Flash się nie zgodzi, ale będzie musiał raczej, żeby właśnie IWE pokonać. Dobra, kolejna scena. Właśnie Wells, czyli w sumie nasz Wells chce właśnie zrobić, żeby, no, no przy okazji może tak nie ginąć, nie? Czyli właśnie używa właśnie naszej tutaj no mocy właśnie naszej tutaj, jej właśnie jego córki w innym uniwersum. No i właśnie dzięki temu flasza, ten promień i ciacha, właśnie uderza nie. Ale no, przez to wszyscy Walsowie, którzy byli w głowie nasza, no są teraz we właśnie w głowie Berego. Nie wiem, czy coś się działo teraz z głową Berego, ale oni chyba raczej przyjęli jego ciało. No i dosyć fajna scena była, w której kurczę, wszyscy Walsowie yy, przy, no ty, mieli coś do powiedzenia. No i właśnie dowiadujemy się z tego, co było tym kółkiem nad właśnie głową Berego. To nie było żadne speedfinder, tylko właśnie to... Te wszyscy Welsowi, którzy się przełączali tego właściwie. No a pod koniec właśnie tej dosyć śmiesznej sceny to właśnie no Pery właśnie zemdło, więc no to jest no nie bardzo, Kurczę, nie wiadomo co się z nim teraz stanie. Dobra, następna scena właśnie yy, 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 pff, znaczy się ten, yy, właśnie nasza Iris spotyka Iris z pierwszego sezonu właśnie w Wifezie z o utwicie z pierwszego sezonu. No i właśnie ta Iris właśnie w utwicie z pierwszego sezonu mówi, że jest produktem i zepsutego, złamanego bardziej. To można przetłumaczyć. umysłu, czyli no po prostu Iris i umysł się niszczy i pod koniec po prostu pęknie, jak to sama nasza Iris w utwicie z pierwszego sezonu powiedziała. A potem przychodzi Iris z z trzeciego sezonu, którą zabił Sawatar, no i powiedziała, że no nie ma ucieczki właściwie. No, to jest też fajna scena jak Iris ginie z rąk Sawatara, no to przypomnienia wracają po prostu. No i właśnie teraz wracamy do Borego, czyli właśnie gdy on zemdla, to przyłączanie się właśnie, no jego mózgu no nie najlepiej na jego wpływa. Teraz właściwie to, co żyje właśnie to jego speed healing działa, właśnie szybkie leczenie dzięki mocy speed force właśnie to jedynie to przy życiu go teraz trzyma, gdy ta właśnie no prędkość, której już niewiele ma właśnie zniknie to i sety umrze, więc no muszą tutaj działać nasi tutaj przyjaciele, Brego, żeby go jakoś uratować dobra kolejna scena właśnie Yy, Wes w ciele Barego się kolejny pójdzie to jest ten najmądrzejszy Wells y z sezonu drugiego, który właściwie nasza motywuje. I Iris od 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 Iris odkrywa właśnie, że to wszystko co ty widziała to była jedynie sztuczka Iwy. No i Iwa tylko się odgra, że nigdy stąd nie ucieknie, więc no... zobaczymy. Oczywiście Flash ją uratuje, pewnie wejdzie do tego świata i ją wyciągnie stamtąd jak zawsze, ale... No, i Iris ma się nie właśnie w tym świecie. Dobra, Barry odzyskuje swoje ciało, ale po czym Wells... Znaczy, w, w, nasz chce się poświęcić, no i wszyscy Wellsowie giną, żeby Barry właśnie swoją super... Ym, z, no, spisują Speed Force, no i po czym... Z naszym Wellsem ulubiono się chyba właśnie... kontakty, który mówi no jakby kultowy tekst. Barry! No i wszyscy właśnie sobie giną i Berry chyba odzyska swoją moc, ale kurczę tak szybko to się stało, że naprawdę myślę, że to będzie w kolejnych odcinkach, a to po prostu w pierwszym odcinku już całą swoją moc odzyska nieźle. Chociaż nie wiem czy cało tak właściwie, czy tylko właśnie cząstka, ale i tak jest ekstra. No i tak jak to ma pełnię mocy, to może mu naskoczyć. No i właśnie może, od teraz mamy chyba właśnie tę scenę z komiksu, gdzie właśnie samolot powstrzymuje jej właśnie przed uderzeniem właśnie w Central City, czyli tak jak by było to w komiksach. W piątym sezonie była podobna scena, ale potrzebowało do tego trzech osób, a teraz jest jedynie Sam. Czyli widzimy właśnie jak teraz jego prędko jest właśnie super, i jest, jak jest super szybki. No i teraz Iwa to jest jedynie już w małym kurczę z, y, martwieniem właśnie naszego spitstera. No mimo wszystko odzyskanie mocy. No niestety no... ten skoczy się dosyć smutny słowo, bo nasz no, nie żyje. I w sumie wszyscy, każdy łas nie żyje. Są inne ziemia, ale nie wiem czy właśnie już ten aktor nie będzie grał w tym serialu. Aczkolwiek jeszcze są te ziemia super, gra, nie? i inne. Y, Titans i też. I inne nie jest to jedyna ziemia, jak wydawało się na początku podczas kryzysu, ale kurczę są inne ziemie, więc może, może, ale na razie no, raczej USA nie spotkamy. No i pod koniec taka właśnie scena po napisach, jakby, której jest zawsze taka we flaszu. Czyli właśnie Iwa odkrywa właśnie, że skinęła podczas właśnie tego wybuchu ale ona żyje czyli on jedynie jest możliwe to że właśnie ona jest duplikatem właśnie z Mirrorverse, więc no ona jest kopią prawdziwa Iwa już nie żyje więc no to jest naprawdę ciekawe i z tym właśnie Was zostałem to był naprawdę fajny odcinek mam nadzieję że pozostałe będą właśnie w tym stylu właśnie tak samo dobre będą spoiler będą ja będę je oczywiście omawiał, no, a tymczasem do usłyszenia i cześć